Nagrywam ten film drugi raz, bo za pierwszym razem niestety nie kliknąłem przycisku nagrywaj i 20 minut gadałem do siebie. W każdym bądź razie, równania. Czyli to, co było poprzednio, czyli trochę bardziej rozbudowane. Poprzednio były wyrażenia algebraiczne, teraz równania. I ten film podzielę na kilka części, bodajże na 3, może 4 jakaś powtórka. Na początku zrobimy jakieś proste przykłady, potem nieco trudniejsze, no i skończymy na tych już naprawdę wymagających. Albo inaczej, co mówiłem za pierwszym razem, gdy to nagrywałem. Może nie będę robił jakiegoś wstępu, na czym polegają równania, bo tutaj taka ciekawostka. Żeby móc rozwiązać równanie, nie trzeba wiedzieć, jak działają równania. To jest takie dosyć dziwne, ale taka jest prawda. O tym, jak robić równania, jak je tworzyć, nagrałem film Prawy Górny Róg. A teraz będziemy robić po prostu rozwiązywanie równań. No i tak, będę tłumaczył każde przykłady po kolei. O co chodzi w tym? Jak mamy tutaj x minus 6, to jest równe 11. Chodzi o to, żeby niewiadome były po jednej stronie, a wiadome bądź tam zwykłe liczby, zwał jak zwał, były po drugiej stronie. W tym wypadku, i zawsze tak będzie, mamy dwie strony, lewą i prawą. Chodzi o to, żeby x był tylko po lewej stronie, ok? Czyli w tym wypadku robimy x jest równy 11 dodać 6. Dlaczego tak? Bo jeżeli liczba zmienia swoją stronę równania, w tym wypadku z lewej zmienia na prawą, no to również zmienia swój znak. W wypadku dodawania i odejmowania tak to właśnie działa. Było minus 6, na drugiej stronie będzie 6. Albo jeszcze jak kto woli, ktoś woli takie tłumaczenie, że po prostu dodajemy szóstkę po dwóch stronach. Tutaj jak dodamy szóstkę, no to minus 6 dodać 6 będzie to no nic, 0. Po prostu nam się wyzeruje, a po drugiej stronie dodamy tą szóstkę, no jak kto woli. Ja akurat jestem przyzwyczajony, że po prostu przenoszę liczbę na drugą stronę i zarazem ona zmienia znak. Czyli to będzie x jest równy 11 dodać 6, po prostu 17. I tyle. Dalej, drugi przykład, wręcz analogiczny, czyli x dodać 3 jest równe 7. Tak jak mówiłem, dwie strony równania i chcemy mieć niewiadomą po jednej stronie, czyli samego x-a. Czyli musimy wywalić na drugą stronę tą trójkę, czyli na drugiej stronie będzie minus 3. No to przepisuję, że jest to 7 i to minus 3, czyli x będzie równy, no już formalność, 7 minus 3, 4. No i przykład C, mamy x minus 4 jest równe minus 1. No to chcemy mieć samego x-a po lewej stronie, no i minus 4 na drugiej stronie, po prostu będzie to 4. 4 minus 1 i będzie to x jest równe po prostu 3. I jeszcze wydaje mi się, że warto wspomnieć, że jak ktoś napisał, że x jest równy minus 1 dodać 4, to nie ma oczywiście żadnej różnicy, ale tak wolę wspomnieć, bo ktoś sobie mógł pomyśleć, że a ja czemu tu nie mam minus 1? No taka pierdoła, ale wolę wspomnieć o tym. Dobra, D. Teraz mamy inny przypadek, a mianowicie mamy jakby taką zbitą liczbę, takie zbite wyrażenie, minus 4 jeszcze x. Jak ktoś oglądał mój poprzedni film albo cokolwiek słuchał na lekcji, to oczywiście pomiędzy tą czwórką a x-em jest mnożenie. I teraz, żeby mieć samego gołego x-a, to musimy się pozbyć tego, co przy nim stoi. Jak tutaj jest mnożenie, no to przeciwieństwem mnożenia jest dzielenie. Czyli dzielimy to przez minus 4. No to będzie to, jak pozbędziemy się z tego minus 4, no to będzie to sam x, to jest równy 20 podzielone przez minus 4, czyli x będzie równy liczba ujemna czy dodatnia. Tutaj mamy liczbę dodatnią, dzielimy przez ujemną, czyli będzie ujemna i 20 przez 4 będzie to 5. No i tyle. Ale można to zrobić jeszcze inaczej, w sensie zrobić tak samo, ale mieć tłumaczenie trochę inne, ale wydaje mi się, że raz mogę to wytłumaczyć. Jak mamy te minus 4x, to jest równe 20, to najpierw można to podzielić przez 4, no bo stoi nam tutaj czwórka przy x. No to będzie wtedy minus x, no bo minus 4, x podzielone przez 4 będzie to jakby minus 1. No wiadomo, jak mamy jedynkę, to zazwyczaj tego nie piszemy i będzie to 5. I teraz jak odwrócić ten znak? W sensie mamy minus x, a chcemy mieć samego x. To możemy pomnożyć przez minus 1, bo co daje nam pomnożenie przez minus 1? Przez 1 nam nic nie daje, ale przez minus 1, no to wtedy będziemy mieli liczbę ujemną pomnożone przez liczbę ujemną. Czyli dwa minusy dadzą nam plus, czyli będzie to po prostu x. No i tak samo 5. 5 razy 1 nie da nam nic, ale 5 razy minus 1 da nam minus 5. No i to jest takie drugie tłumaczenie. Dobra, kolejny przykład. E. Chyba jest on nawet prostszy. No, patrzymy, co nam stoi przy x. Oczywiście 3. No to dzielimy przez 3. Czyli 3x przez 3 będzie to 1x, ale wiadomo, nie zapisujemy jedynki, czyli będzie to x. I jest to równe minus 18 przez 3.
no to liczba ujemna podzielone przez liczbę dodatnią będzie to minus, na 18 przez 3 będzie to 6, czyli wynik to jest minus 6. Kolejny przykład, chociaż zastanawiam się, czy nie pędzę zbyt szybko, no cóż, najwyżej sobie przewiniesz. Przykład F możemy zrobić już szybciej, w sensie jak ktoś chce tym sposobem, że najpierw przez 2, potem przez minus, no to proszę bardzo, ja nie będę zabierał czasu. Dzielimy to przez minus 2, czyli będzie to x jest równy 12 podzielone przez minus 2, czyli 12 przez 2, 6, ale wszystko na minusie, czyli x jest równy minus 6. Dobra, kolejne przykłady. I tutaj teraz sprawa się trochę komplikuje, bo nie dzielimy tego przez 3, mimo że na początku tak się wydaje, no bo jest przecież 3x. Potem jest dodać 8, jest równe 4. Najpierw segregujemy, abyśmy mieli x po jednej stronie, no i liczby po drugiej stronie. Czyli w tym wypadku 8 wędruje na drugą stronę, zarazem zmienia znak. Czyli 3x jest równe 4, no i było 8, będzie minus 8. 3x jest równe 4 minus 8, czyli mamy 4 złote, ale potem robimy 8 złotych długu, czyli jesteśmy na minusie 4 złote. I teraz ostatni krok, już można to podzielić bez żadnych problemów, czyli dzielimy to przez 3. No to 3x podzielone przez 3 będzie to po prostu x. No i teraz minus 4 trzecie, no bo kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. I raczej stroniłbym od zapisywania, że x jest równe minus 4 podzielone przez 3. Już każdy zapisuje to w taki sposób, także to bym sobie darował. No oczywiście jest to poprawnie, ale nikt tak nie zapisuje. No i przykład H, to znowu ta sama historia, może zmienię kolor. 3x, 7 wędruje na drugą stronę, zarazem zmieni znak, czyli jest to równe 1 minus 7, czyli 3x jest równe 1 minus 7 minus 6. I teraz znowu, co nam stoi przy x? Trójka, czyli dzielimy obustronnie przez 3. Czyli x będzie równe minus 2. I to się może wydawać mozolne, tylko matematyka w tym wypadku w równaniach działa tak, że im więcej przykładów wyliczysz, tym jesteś mniej narażona na błędy. Także no wydaje to się mozolne, ale to jest jedyna droga, żeby to faktycznie opanować do perfekcji. Dobra, kolejny przykład. 5x dodać 4 jest równe 19. No to już instynkt podpowiada czwórka na drugą stronę. Czyli będzie to 5x jest równe, przepisuję 19, która jest tutaj i teraz odejmiemy tą czwórkę, no bo zmienia stronę równania. Czyli będzie to 5x jest równe 15, dzielimy to przez, no chciałem powiedzieć 3, ale już myślę do przodu, podzielimy przez 5 i wtedy x będzie równe 3. No, o to mi chodziło. Okej, i teraz jeszcze chyba są trzy przykłady, takie już powiedzmy najtrudniejsze w tym odcinku, bo mamy nawias i ten przykład możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób zrobimy ten, że tak powiem, tradycyjny. Czyli co robimy, gdy jest nawias i przed tym nawiasem jest liczba. No to wiadomo, tutaj jest mnożenie. I z mnożeniem liczby przez nawias jest tak, że mnożymy każdy element w nawiasie przez tą liczbę, która nam stoi przy nawiasie. I tutaj taka ciekawostka. 4 w nawias x minus 3, na razie to przepisałem, to jest dokładnie to samo, co x minus 3 i tutaj ta czwórka po tej stronie. To nie ma znaczenia, a być może, że nauczyciele będą chcieli na was zastawić taką pułapkę. Dobra, wracając. Mnożymy każdy element przez siebie, czyli 4 razy x, no to po prostu jest to 4x i 4 razy minus 3, no to 4 razy 3 jest to 12, ale minus, czyli minus 12 i jest to równe 24. No to znowu kolejny krok, czyli niewiadomą zostawiamy na jednej stronie, liczbę na drugą, czyli tą 12 na drugą stronę wrzucamy. No to będzie to 4x i to jest równe 24 dodać 12, czyli 4x będzie równy 36, no i dzielimy to przez 4. Jak ktoś nie ogarnia tabliczki mnożenia, to może sobie wyobrazić, że tutaj w zasadzie jest 40, 40 przez 4 jest to 10, ale zabieramy z tego jedną czwórkę, bo to nie jest 40, tylko 36, czyli nie będzie to 10, tylko 9. Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał tą moją pokręconą filozofię. Będzie to 9, no jak tak to fajnie, a jak nie, no to naucz się tabliczki mnożenia. Dobra, i to byłby pierwszy sposób, ja może to trzasnę wszystko w jednym kolorze, żeby to dało się w miarę fajnie odróżnić. Dobra, tak, niech to będzie fioletowy, no niezły fioletowy. Okej, no i to jest pierwszy sposób. A drugi sposób, mega ułatwiający nam życie, czyli ja to przepiszę, że jest to 4 nawias x minus 3, nawias jest równe 24.
to od razu można podzielić przez 4. Ktoś powie dlaczego. No bo tutaj jest mnożenie i ta czwórka nam wymnoży wszystkie elementy w nawiasie, czyli bez problemu możemy to podzielić przez 4. No to jak podzielimy 4 przez 4 będzie to 1, czyli jakby nic, czyli będzie to 1 minus 3 i to jest równe. 24 przez 4 będzie to 6, no i już klasycznie, czyli x jest równy 6, minus trójka przejdzie na drugą stronę, czyli zamieni się w trójkę, czyli x będzie równy 9 i tyle. I widać, że wynik jest dokładnie ten sam. Dobra, przykład k. I teraz tak na to zerknę. Czy da to się zrobić sprytnie? No da się zrobić sprytnie, ale trochę będzie i tak liczenia. Zrobię to pierwszym sposobem, a drugi po prostu wytłumaczę słownie. No to tutaj klasycznie. Mnożymy 6 razy 5 i 6 razy minus 3. 6 razy 5 jest to 30. Minus 6 razy minus 3x będzie to minus 18x, czyli będzie to dalej 3 minus 9x, to po prostu przepisałem. No i teraz trzeba się zastanowić, na którą stronę najlepiej to przenieść, bo nie ma jakiejś takiej sztywnej zasady, że zawsze nie wiadomo ma być po lewej stronie. Nie, one po prostu mają być odseparowane od siebie. I w tym wypadku chyba to minus 18 przeniosę na drugą stronę, a trójkę też wrzucę na drugą. Czyli będzie to tak. Będzie to 30, trójka na drugą stronę zmienia znak, czyli 30 minus 3, znak równości i to będzie tak, było minus 18, będzie 18x i minus 9x, które było już po tej stronie. No to już formalność znowu, czyli 30 minus 3 będzie to 27 i będzie to równe 18x minus 9, czyli 9x. Można to teraz podzielić bez problemu przez liczbę, która nam stoi przy x, czyli przez 9. 27 przez 9 jest to 3 i jest to równe po prostu x. No i jeszcze tak wizualnie można to poprawić, czyli że x będzie 3. No oczywiście to jest dokładnie to samo. No i już ostatni przykład, ale jeszcze miałem to wytłumaczyć, jak można to drugim sposobem zrobić. Nie wiem czy widzisz, ale tutaj jest szóstka, tu jest trójka, tu jest dziewiątka. Co to łączy? To są wielokrotności trójki, czyli jakbyśmy podzielili to obustronnie przez 3, to z szóstki zrobiłoby się po prostu tutaj 2. Nawiasu już oczywiście nie ruszamy. Tutaj z trójki zrobiłaby się jedynka, a z minus 9x zrobiłoby się minus 3x. I wtedy również można operować na tych już skróconych liczbach. Ale ten sposób jest dla nieco bardziej zaawansowanych. Może ten przykład jeszcze zrobię w następnych odcinkach. Dobra, i teraz L. No to już taki przykład, który... W sumie czy jest to jakiś sposób? Nie widzę żadnego sposobu, czyli to trzeba robić karkołomnie. Czyli mnożymy wszystkie elementy w nawiasie. Na początku 4 razy 3x będzie to 12x. 4 razy minus 2 będzie to minus 8. I jest to równe. 13 przepisuję. Dodać 9 razy 2x, czyli będzie to 18x. I teraz 9 razy minus 1, po prostu minus 9. Okej, czy warto tu na razie coś przenosić? I wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Bo można tutaj coś uporządkować. Mamy tutaj 13 i minus 9 po jednej stronie, czyli to przepiszę, że jest to 12x minus 8, jest to równe. 19, co ja gadam, 13 minus 9 będzie to 4, dodać 18x. No i teraz można już coś sobie przenieść. Tylko jeszcze trzeba się zastanowić, na którą stronę, żeby było jak najmniej roboty. I chyba ja bym przeniósł 12x na drugą stronę i 4 na drugą stronę. Czyli będzie to tak, minus 8 zostaje, ale 4 przenosimy, jak przenosimy to zmienia znak, czyli minus 4. Jest to równe 18, co ja znowu gadam i coś gadam, a zapisuję coś innego. 18x, ponieważ było to już po naszej prawej stronie i 12x ląduje na drugą stronę, zarazem zmienia znak, czyli 12x i tu już wystarczy to wszystko dodać, odjąć, no zależy co tu mamy. Tu mamy minus 8, minus 4, dwie liczby ujemne. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli jeden dług, potem robimy kolejny dług, czyli ten dług jest większy. Ten dług narasta, czyli będzie to minus 12. I jest to równe 18x minus 12x, czyli 18 minus 12 będzie to 6x. Dzielimy to przez liczbę, która nam stoi przy x, dzielimy przez 6, czyli będzie to minus 2 i to jest równe x. No i już tak znowu czysta formalność, czyli x jest równy minus 2. I to by było tyle z podstaw równań.
Mimo wszystko muszę powiedzieć, że te przykłady no, były stosunkowo proste, bo wiem, że nadchodzi coś nieco bardziej trudnego. No i te przykłady będę robił w następnym filmie. I ten film widzisz na środku ekranu, także myślę, że wiesz co robić. Miłego oglądania i siema.